Jakie etapy pielęgnacji cery wykonać po peelingu? Powiedzieliśmy sobie, że peeling to jest drugi etap pielęgnacji. Oczywiście tak, jak najbardziej zawsze wykonujemy peeling po oczyszczaniu skóry twarzy. Powiedzieliśmy sobie, jakimi produktami możemy oczyścić skórę twarzy i jakimi produktami ją oczyścić tak, żeby oczywiście była dobrze oczyszczona. Natomiast co za etapy pielęgnacji powinny pojawić się po wykonanym peelingu? Oczywiście skóra po wykonanym peelingu, powinniśmy zadać sobie pytanie, czego potrzebuje skóra po wykonanym peelingu. Oczywiście po wykonanym peelingu warto postawić jeszcze na przywrócenie pH, prawidłowego odczynu pH naszej skóry i tutaj przede wszystkim podziałają w ten sposób toniki, różnego rodzaju produkty kosmetyczne, które będą zawierały w składzie substancje łagodzące, substancje, polecam oczywiście w szczególności kosmetyki naturalne i tutaj wykonujemy ten etap tonizacji w celu przywrócenia pH skóry i w celu właśnie nadania takiego, również pamiętajmy o tym, że tonizacja jest takim krokiem, kiedy również wprowadzamy już pierwsze etapy nawilżania naszej skóry, bo nierzadko kosmetyki, toniki zawierają w swoim składzie substancje nawilżające, substancje odżywcze do naszej skóry, dostosowane. Ale oczywiście, jeżeli chcecie użyć dobrych toników, to polecam Wam w szczególności stosowanie hydrolatów, naturalnych wyciągów roślinnych. No i na tym etapie pielęgnacyjnym możecie zastosować też toniki, które nie będą w składzie zawierały alkoholu. I oczywiście kolejny etap, który powinien być w tej naszej całej pielęgnacji, żeby nasza skóra czuła się dobrze, to etap odżywiania. I tutaj oczywiście gama kosmetyków odżywczych jest naprawdę szeroka i związki, które w tych kosmetykach powinny się znajdować, powinny być odpowiednio dobrane do naszego typu cery i powinny być również dobrane do pory dnia, bo tak naprawdę dużo lepiej będzie zachowywała się nasza skóra, jeżeli w porannej pielęgnacji użyjemy na etapie odżywiania, czyli na etapie, gdzie nanosimy jakiś krem na naszą skórę, albo serum, bo oczywiście może być tak, że skóra będzie potrzebowała z rana większego odżywienia. Na tym etapie właśnie powinniśmy zastanowić się, jakiego kosmetyku użyć i bardzo ważne jest właśnie to, jakiego użyjemy kosmetyku, z jakim składem. I na tym etapie porannym ten skład powinien być troszkę delikatniejszy dla naszej skóry, mniej obciążający, jeśli, uwaga, stosujemy na przykład dalej na naszą skórę kosmetykę kolorową. A więc będziemy wykonywały makijaż, będziemy nanosiły kosmetyki kolorowe. Jeżeli masz skórę oczywiście bardzo przesuszoną i bardzo wrażliwą, to na pewno z rana będziesz potrzebowała lub potrzebował troszkę bogatszego w składzie kosmetyku, ale nie polecam Tobie stosowania gęstych olei, takich produktów, które będą utrudniały potem nakładanie chociażby kosmetyki kolorowej. Na pewno oczywiście bogatsze, gęstsze w swojej konsystencji kremy, ale pamiętajcie, że dostępne są już na rynku kremy, które są gęstsze, bogatsze w konsystencji, a tak naprawdę nie zapychają porów skóry i dodatkowo pięknie się wchłaniają. A więc ta gęstość kosmetyku niekoniecznie musi świadczyć o tym, że ten produkt będzie trudno wchłanialny i będzie jeszcze powodował jakieś problemy na naszej skórze. Wieczorem postaw oczywiście na etapie odżywiania na bogatszą pielęgnację skóry, a więc poszukaj kosmetyków,
w szczególności właśnie o gęstszej konsystencji. Niech to będą kosmetyki, które zawierają dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, kosmetyki właśnie działające tak antyzapalnie i postaw oczywiście na taką kosmetykę przeciwstarzeniową, czyli tą anti-aging. Dlaczego? Dlatego, że przez ten czas wieczorny, przez noc, skóra się regeneruje. I właśnie wtedy zachodzą te wszystkie procesy regeneracyjne w naszej skórze dużo intensywniej. W związku z czym, jeżeli dostarczymy tych niezbędnych składników, które są potrzebne do utrzymania naszej kondycji skóry w pięknym, młodym wyglądzie, no to oczywiście wieczorem, na tym wieczornym etapie pielęgnacji, jeżeli dostarczymy naszej skórze tych składników, to oczywiście rano również powinniśmy odczuć zdecydowanie różnicę w jej kondycji, w jej przede wszystkim nawilżeniu. A więc bardzo liczy się dobór kosmetyków. I jeszcze inne etapy pielęgnacji, które powinny się pojawić. Te etapy, które wymieniłam do tej pory po peelingu, to są takie naprawdę podstawowe etapy, o które powinniśmy zadbać w swojej codziennej pielęgnacji. Natomiast jest jeszcze etap, który nazywamy maseczką. Tak, maseczka to jest ten etap, który powinniśmy również wdrożyć do naszej pielęgnacji. Oczywiście nie stosujemy i nie robimy raczej maseczek codziennie, ale zdarza się, że niektóre typy cery, które są na przykład bardzo przesuszone i wrażliwe, powinny stosować tą maseczkę częściej niż raz w tygodniu. A więc takie 2 razy w tygodniu, czasami nawet do 3 razy w tygodniu jest bardzo wskazane. Pamiętaj, że maseczka może mieć nie tylko właściwości nawilżające, bo do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że maseczka to tak naprawdę to powinno być takie działanie odżywcze, nawilżające. Niekoniecznie. Maseczkę możesz zrobić również w taki sposób, chociażby w swoim zaciszu domowym, z naturalnych produktów, w taki sposób, żeby miała działanie antybakteryjne, działanie wysuszające stany zapalne skóry, działanie antytrądzikowe. Możesz również samodzielnie stworzyć maseczkę wyciszającą na Twoje problemy skórne, na problemy naczynkowe. Możesz stworzyć maseczkę wzmacniającą na naczynka. Możesz stworzyć maseczkę rozświetlającą na swoją skórę twarzy. A więc jeżeli chodzi o ten etap pielęgnacji, to w szczególności chcę zwrócić Twoją uwagę na to, że Twoja maseczka nie musi być tą odżywczą, nawilżającą maseczką, którą kupujesz po prostu ze sklepu. Bo większość, nie ukrywajmy, tych maseczek, które znajduje się na półkach sklepowych, ma oczywiście mieć działanie silnie nawilżające dla naszej skóry i bardziej odżywcze. Natomiast, tak jak wspomniałam, można jeszcze spowodować, że maseczką wzmocnimy funkcje takie, na których nam zależy i efekt, na którym nam zależy w stosunku do swojej skóry. Czyli pamiętajcie, że jeżeli macie na przykład skórę z problemami trądzikowymi, to właśnie maseczka może być takim wzmacniaczem, taką etapem takim pielęgnacji, gdzie wzmocnicie jeszcze bardziej te właściwości może ściągające, które chcecie uzyskać, może matujące oczywiście na Waszą skórę twarzy, ale też antybakteryjne. I te podstawowe etapy pielęgnacji powinny zostać wykonane po peelingu. Co jeszcze może być wykonane po peelingu, co może pomóc naszej skórze? Polecam Wam w szczególności napary na skórę i do przemywania skóry. O co w tym wszystkim chodzi? Napary to przede wszystkim takie mieszaniny, które są skonstruowane, zbudowane z ziół i na bazie tych naparów z ziół możemy stworzyć nie tylko wspaniałe toniki, ale wykonywać również parówki naszej skóry.
Co to znaczy? To znaczy, że dzięki tym parówkom będziemy odblokowywać pory naszej skóry i takie odblokowywanie tych porów skóry pięknie ją jeszcze dodatkowo oczyści. Oczywiście, czy takie parówki powinniśmy stosować przed czy po peelingu? Bo tutaj pojawia się, na pewno pojawi się takie pytanie. I dobrze by było rzeczywiście wykonać taką parówkę tuż po peelingu. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wtedy mamy oczyszczoną skórę i dokładnie również oczyszczoną z martwego naskórka, co w momencie otwarcia porów nie spowoduje też dostania się tych fragmentów zanieczyszczeń w głąb naszej skóry. Czyli po prawidłowo oczyszczonej skórze, etapie oczyszczania skóry po peelingu, który dodatkowo usunie martwą warstwę naskórka, możemy wykonać sobie parówkę na skórę z wybranych ulubionych ziół. Oczywiście ziół, które będą miały odpowiednie działanie dla naszego typu cery. A co z naparami? Bo napary to również takie mieszaniny, które przygotowujemy z ziół i mają odpowiednie działanie na nasz typ naszej cery. I takimi naparami śmiało możecie przecierać skórę i używać ich jak toników. A więc tuż po peelingu wykonać na przykład przetarcie swojej skóry delikatnie nasączonym w naparze wacikiem. I po przetarciu skóry możecie kontynuować kolejne etapy pielęgnacji, a więc już etap odżywiania, a również chociażby odżywiania w formie nakładania serum, już dużo bogatszych kosmetyków niż kremy. Także w taki sposób możecie pielęgnować swoją skórę i dostosować taki odpowiedni rytuał pielęgnacyjny do swojego typu cery.